chyba nie zniknął, został usunięty. Jak się później okazało, przyczyną usunięcia tego filmu były groźby, które pani Julita Olszewska otrzymała od ludzi związanych, którzy powoływali się na Michała Kołodziejczaka, od ludzi, którzy zajechali do niej na podwórko i powiedzieli, żeby nie wypowiadała się na temat Michała, bo nic o nim nie wie. To było wtargnięcie na posesję pani Julity Olszewskiej, na prywatną posesję pani Julity Olszewskiej. Pytanie można sobie zadać, skąd tak szybko ci ludzie uświadomili, skąd ci ludzie tak szybko ustalili miejsce zamieszkania pani Julity Olszewskiej, która jest osobą prywatną, nie osobą publiczną. Pytanie, skąd ci ludzie mieli informację, gdzie pani Julita Olszewska mieszka. Co ważne, pani Julita już o tym powiedziała również. Byli świadkowie tego zdarzenia, był hydraulik, który wykonywał pracę w tym czasie u pani Julity Olszewskiej, byli rodzice pani Julity, byli również sąsiedzi pani Julity, którzy również byli bezpośrednio uczestnikami tego zdarzenia, bo wcześniej ci ludzie zajechali na podwórko do tych państwa, żeby ustalić, gdzie mieszka pani Julita Olszewska. W związku z tym postanowiłem złożyć zawiadomienie do prokuratury na Michała Kołodziejczaka, który moim zdaniem i prawników, z którymi współpracuję, dopuścił się złamania co najmniej dwóch artykułów, to jest artykuł 151 kodeksu karnego. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zanikania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oraz artykuł 193, kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. To jest coś niespotykanego, żebyśmy w wolnym kraju nie mogli wyrażać swojego zdania na temat polityków. Jak wydawało się, ktoś, kto wstępuje na drogę publiczną, drogę polityczną, musi się liczyć z tym, niezależnie od opcji, że będzie poddawany krytyce, czy to z lewa, czy z prawa. I również Michał Kołodziejczak musi zdawać sobie sprawę, że polityka to jest gra dla dużych facetów, a nie dla kogucików, którzy będą skakać i krzyczeć tylko wtedy, kiedy jest im to na rękę. Wszedł w życie publiczne Michał Kołodziejczak na, można powiedzieć, plecach rolników. Wjechał na plecach rolników do Sejmu, tak jak wielu z nich, bo już nie tylko pani Julita Olszewska wypowiada się w ten sposób o Michale Kołodziejczaku. Wjechał na plecach rolników do Sejmu, więc musi się liczyć z tym, że będzie poddawany krytyce, będą poddawane krytyce działania Michała Kołodziejczaka i po prostu w polityce tak już jest, że jeśli wstępujemy na drogę życia publicznego, musimy liczyć się z tym, że będziemy poddawani krytyce, czy to pochlebnej, czy negatywnej, taką, bo się zajmujemy po prostu działalnością polityczną, więc nic z tym dziwnego. Jeśli Michał Kołodziejczak czuje się urażony z tego tytułu, że pani Julita Olszewska oraz inni rolnicy źle wypowiadają się na jego temat, źle wypowiadają się na temat zielonej transformacji Unii Europejskiej, źle wypowiadają się na temat działań rządu Donalda Tuska, to niech po prostu zrezygnuje, a do Donalda Tuska mam po raz kolejny apel, żeby odwołał ministra Kołodziejczaka, bo to, co, do czego się dopuścił, jest skandaliczne i haniebne, żeby nachodzić osobę prywatną na jej posesji i wydzwaniać do tej osoby, grożąc jej przez telefon, że jeśli nie usunie tego filmu, to spotkają ją jakiekolwiek konsekwencje. To jest coś niedopuszczalne. Czy to jakieś pytanie? Skąd wiadomo, że tutaj panowie, czy kobiet, tam rodzina na posesji tej pani, byli z nadania, w cudzysłowie, pana Kołodziejczaka? Panie redaktorze, ci ludzie po prostu wprost o tym powiedzieli. Oni powiedzieli, że są od Michała, przyjechali tutaj do niej, wtargnęli na podwórko, pani Julita czuła się osaczona, mieszka na kolonii, jak sama mówi, daleko od jakichkolwiek zabudowań i sąsiadów, miała prawo czuć się osaczona, mieszka ze swoimi rodzicami, opiekuje się tymi rodzicami, mieszka z córkami. No jakby do pana na podwórko ktoś przyjechał i wjechał samochodem, wysiadło dwóch pseudo jakichś gangsterów, mafioźników i żądało od pana zaprzestania publikacji w Gazecie Wyborczej, to czy pan by się nie wystraszył? No wystraszył by się, każdy z nas by się wystraszył takiego działania. A dlaczego akurat przeciwko panu Kołodziejczakowi, a nie przeciwko tym dwóm mafioźnikom? To jest również uwzględnione w zawiadomieniu do prokuratury o ustalenie tożsamości tych panów, bo pani Julita Olszewska zapamiętała tylko część numerów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych samochodu, który pojawił się na podwórku. Są to pierwsze, jest to pięć pierwszych znaków tablic rejestracyjnych. Również sama niezwłocznie po tym, co się wydarzyło, kiedy oni wtargnęli do niej na podwórko, sama się o tym poinformowała, zadzwoniła na policję złożyć doniesienie, że ktoś najechał na jej posesję. Czyli rozumiem, że zawiadomienie jest jakby w sprawie, a nie przeciwko komuś, tak? Tak, w sprawie. Tak? Nie przeciwko Michałowi Kołodziejczakowi. Jest w części przeciwko Michałowi Kołodziejczakowi. I
zgłosili w drugiej części przeciwko w sprawie ustalenia sprawców, którzy najechali na w artykule 191, tak jak powiedziałem, czyli zmuszania do usuwania treści z czyli chodzi o ten telefon, tak? Tak, chodzi o telefon. Za chwilę Państwo dostaną kopię tego zawiadomienia, więc będą Państwo się dowiedzieć. Czy są jeszcze jakieś pytania? A jak Pan skomentuje to, że na przykład właśnie Michał Kołodziejczak, czy nie wiem, poseł tutaj z PSL-u Krajewski bodajże, że oni próbowali przekierować te protesty rolników przeciwko PiS-owi? Protesty antyrządowe próbowali jak gdyby przekierowywać, że jest Panie to... Panie redaktorze, doskonale wiemy, że udział w tych protestach brali sympatycy i Prawa i Sprawiedliwości, sympatycy PSL-u, sympatycy Agrounii, każdej opcji politycznej można powiedzieć tak naprawdę, w zależności od regionu, różni ludzie organizowali te wszystkie protesty. Te protesty są przeciwko przede wszystkim dyktatowi Zielonego Ładu forsowanego przez Unię Europejską, bo wszyscy wiemy, że taka głupota jak redukcja emisji spalin na 90% doprowadzi po prostu do ubóstwa wielu gospodarstw domowych w Polsce. Ale myślę, że przede wszystkim przeciwko polityce obecnego rządu, a przekierowywanie tego, że wszystkiemu winny jest poprzedni rząd, to chyba oczywiście, że wszystkiemu nie jest propaganda. Rząd. No my jako środowisko suwerennej Polski twardo stoimy na stanowisku już od 2012 roku. Zbigniew Ziobro mówił, czym się skończy uległość wobec Brukseli, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. I staliśmy konsekwentnie, byliśmy w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy nawet czasami krytykowani, ale twardo staliśmy na stanowisku, że po prostu to doprowadzi do ubóstwa nie tylko gospodarstw rolnych, ale też gospodarstw ludzi żyjących na to w naszym kraju. Składam do prokuratury w Bielsku, oczywiście myślę to dzisiaj pocztą. Symbolicznie. Dobra. Jeszcze ujęcie jakieś.